Gliwicka radiostacja chce znaleźć się na liście światowego dziedzictwa UNESCO. To nie jedyny ambitny plan. Muzeum chce też przeprowadzić wielką metamorfozę. Na razie stoi ona pod znakiem zapytania, bo jedna ze stowarzyszeń uważa, że ta inwestycja może pogrzebać szansę radiostacji na wpis na listę. Łukasz Kądziołka. Radiostacja Gliwicka do wielkiej inwestycji szykowała się od dłuższego czasu. Dzisiaj jest zamknięta z powodu prac konserwacyjnych i są obawy, że na razie o pomnik historii będzie można tylko dbać, a planowana metamorfoza nie dojdzie do skutku. Budowa nowoczesnego kompleksu muzealnego stoi pod znakiem zapytania. Stanęliśmy w takim troszeczkę martwym punkcie, mianowicie my już zakończyliśmy wszelkie prace projektowe, mamy dokumentację projektowo-wykonawczą, złożyliśmy wniosek o pozwolenie na budowę, dostaliśmy pozytywną decyzję Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach, natomiast w ostatnim momencie jedno ze stowarzyszeń gliwickich złożyło odwołanie od tej decyzji. Radiostacja miałaby zyskać okazałą wystawę o powierzchni 700 metrów kwadratowych, część edukacyjno-konferencyjną, restaurację i apart-hotel. Żeby to wszystko było możliwe, potrzeba pieniędzy i to sporo, bo przebudowa i rozbudowa radiostacji miałaby kosztować około 70 milionów złotych. Na drodze do realizacji pojawiło się odwołanie Stowarzyszenia Miasta Ogród Gliwice, które obawia się, że ta inwestycja zaprzepaści szansę na wpisanie obiektu na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Podstawowym kryterium wpisu danego obiektu na listę UNESCO jest jego autentyczność. Autentyczność to znaczy jak najniższy stopień przeobrażenia. Im więcej autentyczności, tym więcej zabytków zabytku, mówiąc obrazowo. Tutaj plany miasta są bardzo śmiałe. Tam są planowane bardzo poważne ingerencje. Planowane są m.in. całkowita przebudowa wnętrza jednego z budynków i wymiana dachów, czyli ingerencja w oryginalne elementy kompleksu radiostacji. Stowarzyszenie powołało się na negatywne opinie wydane przez Narodowy Instytut Dziedzictwa. Zdaniem Instytutu projekt jest wysoce ryzykowny oraz całkowicie sprzeczny z zasadami konserwatorskimi. Opinie, choć stanowcze, nie są wiążące dla konserwatora. Muzeum nie ma wątpliwości, że starania o wpis na listę UNESCO nie są zagrożone. Za to zagrożone są starania o pieniądze. Konsekwencje tego wszystkiego są dosyć smutne, no bo wali nam się cały plan finansowania tego przedsięwzięcia. Muzeum ma czas do końca września na złożenie wniosku o dofinansowanie, jednak szanse na dotrzymanie tego terminu są niewielkie. Sprawa trafiła do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jak potwierdza resort, prowadzone jest postępowanie wyjaśniające, w trakcie którego przeanalizowana zostanie decyzja Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Thank you.